4, 3, 2, 1, jedziemy. Efektem pracy na dzisiejszej lekcji mają być takie przyciski na stronie www. Dokładnie wasza praca będzie zawierała jeden taki przycisk. Sami sobie wymyślcie jego kształt. Ja tu podałem kilka przykładowych możliwości. I tak, jak to coś działa? Po najechaniu myszką na ten przycisk on się zmienia. Widzimy? Mało tego, jak na niego kliknę, to on jeszcze inną reakcję będzie wywoływał. To jest przejście do tej samej strony. Strona nazywa się u mnie przyciski. Przycisk może również tak się zachowywać. Zobaczmy. Ten się zmniejsza, ale niekoniecznie. Może się powiększać również. Wbrew pozorom nie jest to animacja. To jest sekwencja trzech rysunków, które reagują na myszkę. Na najechanie myszą na obiekt i na kliknięcie. Przycisk może się również tak zachowywać. Albo w ten sposób. Naciskam. Po nasunięciu zmienia się na taki, klikam myszą, może również zachowywać się w ten sposób. Albo tak. Zachęca, żeby nacisnąć, tylko po nasunięciu myszki na ten przycisk. Z chwilą, kiedy nacisnę, o, dzieje się coś takiego. Można również za pomocą takich przycisków zrobić coś, szumnie to nazwę, gra. Przejdę na inną stronę, no i zobaczmy. Mamy tutaj 9 kul, tak to mniej więcej wygląda. Jedna z nich jest hiperłączem, to jest ta czerwona. I teraz po naciśnięciu kule będą zamieniały się ze sobą miejscami, a czerwoną będę przechodził na inną stronę. W rzeczywistości przełączam się między stronami. Ktoś, kto uważnie popatrzy na to miejsce, zobaczy, że zmieniają się adresy stron. I na tych stronach po prostu są w innej kolejności ustawione te elementy. To okno programu Inkscape. Do dzisiejszej lekcji przygotowałem tyle elementów graficznych. Zmienię teraz powiększenie, nacisnę klawisz z piątką na klawiaturze numerycznej. Widzę teraz tylko kartkę, którą wcześniej zadysponowałem jako miejsce do pracy. Żeby działała ta czerwona kulka, potrzebowałem aż 3 rodzaje grafiki. Podobnie w przypadku innych plików graficznych. Przewinę odrobinę w lewo. O, tu są wszystkie elementy składowe, które były potrzebne do tego, żeby praca wyglądała tak, jak pokazywałem to moment temu. Czyli mamy 3 wersje takiego przycisku. Dlaczego? To za chwileczkę powiem. Teraz jeden z tych przycisków, ten, widać, że jest odrobinę ciemniejszy. Ja wybrałem go sobie jako ten, który będzie pojawiał się na stronie. Ten natomiast jest odrobinę jaśniejszy i on ma się zmienić na miejsce z tym w momencie, kiedy najadę myszką na ten przycisk. Natomiast ten u mnie odrobinę mniejszy to jest ten, który pojawi się dopiero jak kliknę myszką na przycisku. Tu jak widać jest nieco inny układ. Ten jest widoczny cały czas na stronie, ten jest widoczny po najechaniu myszką, a ten wtedy, kiedy na niego kliknę myszą. Oczywiście ta sekwencja może być zupełnie inna. Można ten zrobić jako widoczny na stronie, ten po najechaniu myszką, a ten się pojawi, kiedy naciśniemy. To tylko i wyłącznie od nas zależy. Nie tłumaczę już, jak ustawić gradient, bo to było na zajęciach poprzednich, jak formatować tekst, jak wyrównać elementy. To są najzwyklejsze kształty. Tylko i wyłącznie z gradientem. Natomiast tutaj mamy 2 elementy graficzne. To są 2 takie wyokrąglone prostokąty. Tu są 3 elementy graficzne, bo jeszcze jest napis. I tak dalej, i tak dalej. Także te elementy graficzne sami sobie wymyślicie ich kształt i ewentualną kolorystykę. Cała sztuka polega na tym, żeby je odpowiednio zapisać. Musimy je wyeksportować w formacie PNG. Wtedy nie będą miały tła białego. Załóżmy, że zależy mi na tym przycisku. Klikam na nim myszką. Wybieram się do plik i wybiorę wyeksportuj jako plik PNG. Po prawej stronie pojawił nam się panel. Tutaj mam ścieżkę dostępu do miejsca, gdzie jest ten mój plik macierzysty, ten, w którym pracuję. I do tego folderka wyeksportuję, o właśnie to tutaj, zaznaczenie. Zobaczmy,
zaznaczenie. Nie rysunek, nie strona, nie obszar użytkownika, zaznaczenie. To gwarantuje nam, że tylko ten element będzie wyeksportowany. Wymiarami nie będę się przejmował, bo wcześniej ustawiłem je odpowiednie i już tego nie będę ruszał. Tylko odpowiednia nazwa, żeby się nie pogubić. Ja tutaj zaznaczę myszą nazwę domyślną, którą sobie komputer tutaj dołożył i tutaj wpiszę na przykład 001. Nie ruszam PNG i nacisnę eksportuj. Coś tam mignęło. Ja tu widzę w oddzielnym okienku, którego wy w tej chwili nie widzicie, pojawił się u mnie nowy plik, nazywa się 001. Dobrze, wracam wobec tego do mojego rysunku. Klikam myszą na tym drugim wariancie i znów już nie muszę naciskać plik i eksportuj, ale tutaj napiszę 002 i eksportuj. No i ten trzeci wariant, zmienię mu nazwę z domyślnej na 003 i każę eksportować. Oczywiście nazwy możecie sami nadać, grunt, żebyście się nie pogubili. To jest źródło mojej strony przyciski. Tu widzimy nazwę tej strony. Mniejsza o całą resztę źródła, skupię się tylko na tym, co jest w wierszu numer 23. Ahref, czyli widać, że nasz przycisk będzie hiperłączem. Hiperłączem do strony przyciski.html, czyli do siebie samej, krótko mówiąc. Następnie to, co od tego miejsca do tego się ciągnie, to jest cała seria przycisków. Trzeba teraz odpowiednio ustawić ich sekwencję. IMGSRC to jest obraz, który pojawi się domyślnie na stronie internetowej. Pierwszy plik, który wyeksportowałem, miał nazwę 001.png. On mouse over. W tym miejscu jest nazwa pliku, który pojawi się w momencie, kiedy myszka będzie nad nim. 002. Teraz, jeżeli myszka odsunie się, no to ma się pojawić ponownie plik 001. Następnie on mouse down, czyli który plik ma się pojawić, który obrazek, jeśli ja wcisnę myszkę. W naszym przypadku ma to być 003. No i kiedy odpuszczę przycisk myszki, ma się ponownie pojawić plik 001. Jeszcze raz. Na samym początku, kiedy tylko strona się otwiera, pojawia się plik 001. W momencie, kiedy ustawiam myszkę na tym elemencie graficznym, zmieni się z 001 na 002. Kiedy mysz odsunę z nad przycisku, pojawi się ponownie 001. To będzie taki efekt mignięcia po prostu. Jeśli myszka jest wciśnięta, to tu pojawi się element 003. A jak przestanę myszą naciskać, to znowu 001, czyli tak jakbym na tej stronie w ogóle był nieobecny. Oczywiście można tu zrobić hiperłącze do strony jakiejś zupełnie innej, ale żeby było mi łatwiej sprawdzać, jak to u Was działa, zróbcie tu hiperłącze do samej siebie. Stąd u mnie nazwa przyciski HTML to jest nazwa strony, w której źródle właśnie jesteśmy i do tej samej strony kieruję hiperłącze, to nie jest pomyłka. To zobaczmy, jak ten nasz przycisk świeżo umieszczony działa. To jest moja strona przyciski.html. Przed chwileczką w jej źródle majstrowaliśmy. Odświeżę ją. Tu pojawił się mój przycisk. To przed chwileczką omawiałem. Widzimy teraz obrazek pod nazwą 001. Ustawiam na nim myszkę i zmienia się na 002. Czyli to jest efekt on mouse over. W momencie, kiedy kliknę myszką, specjalnie będę trzymał jeszcze tę mysz, widzimy teraz obrazek 003, czyli to jest ten efekt on mouse down. No i teraz odpuszczę myszkę, ponownie pojawi się obrazek ten pierwotny. Czyli wszystko działa.